Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie taką zabawę, którą robi już chyba każdy na BookTubie i ja jestem ostatnią osobą, która to robi, a będzie to Save One, Drop One z ulubionymi książkami. W tytule filmu widnieje napis ulubione książki, ale tak naprawdę to nie są tylko tacy ulubieńcy wszechczasów, ale są to książki, które oceniłam na 4 gwiazdki lub 5 gwiazdek i takie książki, które po prostu bardzo lubię, tak więc nie są to tylko tacy totalni ulubieńcy, ale ogólnie książki, które naprawdę bardzo lubię, więc będziemy właśnie losować, którą z tych książek zostawię, a którą porzucę na zawsze. Myślę, że doskonale wiecie, na czym ta zabawa polega, bo tak jak wspomniałam, ona jest bardzo popularna i wszyscy już ją robili. Ja tutaj mam swoje karteczki przygotowane w takim ładnym kubeczku z Przyjaciół, z serialu Przyjaciele, tak więc mrugam tutaj do wszystkich fanów serialu. Zobaczymy, ile to potrwa. Jeżeli potrwa to w miarę krótko, to zrobię później taką rundę dogrywkową z samymi tymi książkami, które wybrałam, które przeszły dalej do kolejnego etapu, nazwijmy to. No, ale zobaczymy, w zależności od tego, ile czasu nam zajmie przejście przez te karteczki. No dobra, kubek sobie położyłam tutaj na kolana i losuję pierwszą dwójkę i mam tutaj Maybe Someday Colleen Hoover oraz Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Kurczę, powiem Wam, że to jest ciężki wybór, bo Siedmiu mężów czytałam całkiem niedawno, chyba w zeszłym roku, no zaraz po polskiej premierze i bardzo mi się ta książka podobała. Natomiast do Maybe Someday mam ogromny sentyment, uwielbiałam tą książkę kiedyś, natomiast dawno jej nie czytałam i nie wiem, jak bym ją odebrała teraz. Ale mimo wszystko, no tak jak wspomniałam, czytałam ją dobrych, nie wiem, myślę, że z 5 lat temu i ona dalej gdzieś tam ze mną została. Więc myślę, że z tego właśnie względu wybiorę sobie Maybe Someday. Okej, okay, losujemy karteczki numer 2, czy parę numer 2. I tutaj mamy Do wszystkich chłopców, których kochałam. Bardzo lubię tę książkę i w ogóle całą trylogię. I karteczka numer 2 to jest Utonęła, Therese Bowman. To są dwie bardzo różne książki i bardzo ciężko je porównywać, ponieważ Do wszystkich chłopców to jest taka literatura typowo young adult dla młodzieży, natomiast Utonęła no to jest szwedzka pisarka Therese Bowman, coś co czytałam zresztą ostatnio, ale ponieważ mam tutaj jeszcze w tej kupce książkę ta druga, Therese Bowman, która podobała mi się bardziej niż Utonęła, to tym razem postawię na Do wszystkich chłopców. Tak więc te karteczki, które przechodzą dalej, odkładam po swojej prawej stronie, a te, które odrzucam po swojej lewej stronie. Igrzyska śmierci i miałam tutaj na myśli pierwszy tom, pisząc to, tak więc będzie to pierwszy tom Igrzysk śmierci oraz Przyjaciel Sigrid Nunes. I to znowu są dwie książki, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, z takich zupełnie dwóch różnych światów, zupełnie, no nie da się ich porównywać. Igrzyska śmierci to jest taka, wiecie, kultowa seria młodzieżowa, natomiast Przyjaciel wywarł na mnie również ogromne wrażenie. I tym razem, ponieważ Igrzyska śmierci to nie jest moja ulubiona część trylogii, wolę W pierścieniu ognia, to tym razem postawię na Przyjaciela jednak, a Igrzyska w tym momencie odrzucę. Z miłości to współczuję, czyli reportaż o Omanie oraz Jesień Ali Smith. Bardzo trudne są te wybory. Rzeczywiście, naprawdę wybierać spośród książek, które się bardzo lubi, jest bardzo ciężko, ponieważ ja obie te książki chciałabym zachować. Z miłości to współczuję. To był reportaż, który czytałam też zaraz po polskiej premierze i co do którego podchodziłam dosyć sceptycznie, ponieważ ten tytuł jakoś tak mnie zniechęcał, ale ostatecznie bardzo mi się spodobał. Natomiast Jesień Ali Smith zachwyciła mnie po prostu geniuszem autorki i taką symboliką, której w tej książce jest pełno. I ponieważ właśnie ten styl pisania i to, jak genialna jest Ali Smith w tej książce, to właśnie z tego powodu wybiorę Jesień. Okej, okay, kolejna para. Zabić Drozda, Harper Lee, czyli coś trochę, można powiedzieć, klasycznego. I Dzieci z Bullerbyn, moje ukochane Dzieci z Bullerbyn. No tutaj mam ogromny sentyment do Dzieci z Bullerbyn właśnie, jako że jest to no, jedna z takich książek mojego dzieciństwa zdecydowanie. Zabić Drozda oczywiście też bardzo lubię, inaczej nie znalazłoby się w tym zestawieniu. Natomiast no, Dzieci z Bullerbyn to są Dzieci z Bullerbyn, więc tutaj akurat wbrew pozorom wybór nie jest aż taki trudny. Mam już kolejną dwójeczkę, także zaraz zobaczymy, co się tutaj kryje. Małe Życie, czyli coś, co czytałam w zeszłym roku i trafiło do mojej topki najlepszych książek oraz Matka wszystkich pytań Rebeki Zolnit, czyli coś, co czytałam ostatnio. To znowu są dwie zupełnie różne książki, które bardzo ciężko jest porównywać. Wiecie, liczyłam na to, że na przykład Małe Życie będzie w zestawieniu Zwierzyliśmy jak nikt, bo to są książki podobne, które można gdzieś tam na jakimś poziomie porównywać. Natomiast zbiór esejów z książką esejów czy esei, bo już sama nie wiem, z taką no, powieścią, literaturą piękną, to trochę mi się to kłóci, ale ze względu chyba na ważność przekazu i na ogrom informacji takich naprawdę bardzo ważnych i potrzebnych, wybiorę tutaj Matkę wszystkich pytań Rebeki Zolnit. Kolejna para. Miasto Kości, Cassandry Clare.
Ja polubiłam tą serię dopiero w zeszłym roku, tak naprawdę. Wcześniej podchodziłam do niej dosyć sceptycznie, także. A, nie mogę tego odkleić, matko, jak ja to pozaklejałam. Bo to są, wiecie, takie post-it, takie samo przylepne karteczki i one są zaklejone. Wszystkie nasze obietnice, czyli mamy tutaj Miasto Kości, fantastykę młodzieżową i wszystkie nasze obietnice, czyli książkę Colleen Hoover. Jest to książka obyczajowa, ale jedna z tych bardziej dojrzałych, jeżeli chodzi o Colleen Hoover. No i tutaj, w związku z tym, że Miasto Kości to nie jest taka seria mojego życia, to znaczy mnie się te książki podobały, ja naprawdę świetnie spędziłam przy nich czas, do tej pory nie przeczytałam ostatniego tomu, zostało mi jeszcze Miasto Niebieskiego Ognia, ale nie jest to jakaś taka ważna seria w moim życiu, a wszystkie nasze obietnice gdzieś tam ze mną zostały i pamiętam, że ta książka bardzo mi się podobała, tak więc wybiorę wszystkie nasze obietnice. Kolejna para. Mam wrażenie, że cały czas mówię tylko kolejna para i kolejna para. Jane Eyre, czyli jeden z moich totalnie ukochanych klasyków oraz Od jednego Lucypera Anny Dewitt Miller, czyli książka, którą czytałam na początku tego roku. Właściwie była to moja pierwsza lektura tego roku. No ale tutaj no, mamy jednak styczność z bardzo dobrą polską prozą, ale jednak kontra taki ponadczasowy klasyk, który jest naprawdę rewelacyjny i jest to, tak jak wspomniałam, jedna z moich ulubionych powieści klasycznych, więc tutaj zdecydowanie wygrywa Jane Eyre. Dalej mamy Portret Doriana Graya, czyli kolejny klasyk oraz Gicherella, czyli znowu taka obyczajówka młodzieżowa i znowu dwie książki, których po prostu nie da się ze sobą porównać, bo jak wiecie, ja Gicherellę kocham i jest to naprawdę jedna z niewielu książek z tego gatunku, które ja po prostu uwielbiam i polecam wszystkim dookoła i bardzo dobrze mi się po prostu tę książkę czytało. Ale znowu Portret Doriana Graya to jest kolejny świetny klasyk. No i no nie wiem, szczerze mówiąc tutaj mam naprawdę, to jest chyba jak dotąd najtrudniejsza para, ze względu na to, że te książki są tak zupełnie różne. Chciałabym wybrać Portret Doriana Graya, ale ja muszę sobie tę książkę odświeżyć, bo ja jej aż tak dobrze nie pamiętam. I w związku z tym moje serce skłania się do Gicherelli. Przepraszam wszystkich fanów Portretu Doriana Graya, ja też jestem fanką, ale po prostu... Ale ta książka jest dla mnie jakaś taka, no nie wiem, nie to, że bliższa, tylko po prostu bardziej ją pamiętam, bo czytałam ją nie aż tak dawno temu jak Portret Doriana Graya i jakoś tak dzięki temu, nie wiem, jest taka bardziej świeża w mojej głowie. Ale Portret Doriana Graya to jest coś, co zdecydowanie muszę sobie odświeżyć. Rdza Jakuba Małeckiego i tutaj, szczerze mówiąc, chyba co by tutaj nie było, to ja wybiorę Rdzę, bo Rdza to jest jedna z moich właśnie ukochanych książek wszechczasów. Okej, to jest dobre zestawienie. Tutaj mamy Rdzę i Horyzont Kuby Małeckiego, czyli obie książki tego samego autora. Bardzo łatwo można to porównać. Mimo, że Horyzont również uwielbiam, to jednak Rdza zdecydowanie jest moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o książki tego autora. Tak więc tutaj w końcu dobre zestawienie, takie dwóch książek, które rzeczywiście można porównać i przy którym nie mam problemu z wyborem. Powiem Wam, że jeszcze mam trochę tych karteczek zostało. Nie wiem, czy przerobimy wszystkie. Może nie wszystkie, ale za to zrobimy drugą rundę. No zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. Okej, kolejna para to Reguły dla dziewczyn, czyli coś, co czytałam ostatnio i naprawdę bardzo mi się podobało. A druga książka to ta druga, Teres Bowman, o której wspomniałam przy okazji książki Utonęła. No i tak jak Wam mówiłam, no ja po prostu wiedziałam, że tak naprawdę, no może nie to, że niezależnie, bo kilka takich książek, z którymi ta książka może rywalizować w moim osobistym rankingu tutaj jest. Natomiast no zdecydowanie ta druga jest lepsza niż Reguły dla dziewczyn. Chociaż to jest bardzo dobra książka młodzieżowa, o której mówiłam ostatnio w podsumowaniu lutego. Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zapraszam. No ale tutaj bez wątpliwości ta druga, Teres Bowman, wygrywa. Saturnin, czyli znowu Kuba Małecki i jest to ostatni Kuba Małecki w tym kubeczku, tyle mogę Wam powiedzieć. I mamy jeszcze Dorośli, Marie Aubert. Dorośli to jest taka książka, co do której ja nie byłam przekonana w momencie, kiedy ją czytałam. Ale im więcej czasu upływało od tej lektury, tym bardziej ja o tej książce myślałam. I jest to książka o tyle ważna dla mnie i o tyle dobra, że została gdzieś tam ze mną. Więc mimo, że początkowo nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba, to fakt, że ja do tej pory o niej myślę, no coś znaczy, dlatego dodałam ją do tego zestawienia. No ale jednak Kuba Małecki i Saturnin, to jest Kuba Małecki i Saturnin, więc no wybieram Saturnina tutaj. Okej, dwie kolejne książki to znowu dwie książki, których po prostu no nie da się porównać, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny oraz Wierzyliśmy jak nikt. Ale ja z premedytacją tutaj napisałam Harry Potter i Kamień Filozoficzny, ponieważ jest to jedna z takich części, które lubię najmniej. Nie to, że ich nie lubię, bo ja kocham wszystkie, ale po prostu jakoś tak najmniejszy mam do niej sentyment, albo no jest to jedna z takich części, do których najmniej chętnie wracam, może o tak. I dałam tę książkę tutaj z premedytacją, ponieważ gdybym dała jakąś, którą najbardziej lubię z serii, albo takie właśnie moje ulubione z serii, to po prostu one wygrywałyby ze wszystkim prawdopodobnie, więc żadna książka nie miałaby szans. No a w tym przypadku, kiedy mamy Wierzyliśmy jak nikt i właśnie pierwszą część Harry'ego, no to wybiorę jednak
cieszyliśmy jak nikt, bo to była najlepsza przeczytana przeze mnie książka w 2020 roku, tak więc myślę, że zasługuje na to, żeby się tam znaleźć. Okej, dalej mamy Koniec z Edim, czyli kolejna książka wydawnictwa Pauza i Złodziejka książek, czyli coś, co czytałam znowu wiele, wiele lat temu, ale Jezus, jak ja uwielbiałam tą książkę. Ja po prostu byłam zakochana w tej książce. To była moja taka totalnie ukochana książka tamtego czasu i właśnie ze względu na to, że mam z nią takie wspomnienia, to Złodziejka książek tutaj przejdzie dalej, chociaż Koniec z Edim to jest bardzo dobra rzecz i jeżeli jeszcze nie czytaliście, to Wam bardzo gorąco polecam, chociaż jest to trudna książka. Mamy kolejną dwójeczkę i tutaj jest Myszy i ludzie, czyli kolejny z moich takich ulubieńców wszechczasów oraz książka Moja mroczna Vanesso. I znowu, mimo że jest to bardzo, bardzo dobra książka, to jednak Myszy i ludzie, tak jak wspomniałam, to jest taki mój ulubieniec wszechczasów, więc Myszy i ludzie przechodzi tutaj dalej. Niedźwiedź i słowik, czyli pierwszy tom trylogii Zimowej nocy oraz 27 śmierci Tobiego Obeda. No i widzicie, po prostu tego się nie da. Nie da się tego zrobić, nie da się, bo znowu, tutaj mamy reportaż, bardzo ważny, bardzo trudny, poruszający szalenie istotny temat, a tutaj mamy świetnie napisaną fantastykę młodzieżową, chociaż nawet nie do końca młodzieżową, wydaje mi się, pięknie napisaną, z cudownym klimatem i obie te książki są wspaniałe. No i po prostu nie wiem. Znowu chyba przeważy po prostu tematyka i taka waga tematu, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I tylko z tego powodu wybiorę 27 śmierci, ale jest to naprawdę wybór, który łamie mi serce. Dwie kolejne. Zbliżamy się do końca, także mam nadzieję, że będzie dobrze i ten film nie będzie trwał za długo. I tutaj mamy rzeczy, których nie wyrzuciłem. Marcina Wichy oraz Mroczna materia Blake'a Croucha, czyli coś, co polecała Zuza z kanału Zaksiążkowane i ja właśnie z jej polecenia tą książkę przeczytałam, bardzo dobrze się bawiłam, ale jednak nie jest to aż tak dobra książka jak Marcin Wicha i rzeczy, których nie wyrzuciłem, już nie wiem co mówię, także tę książkę Wam bardzo, bardzo gorąco polecam, jeżeli jeszcze nie czytaliście. To jest taka historia o tym, jak autor porządkuje rzeczy, a właściwie narrator, bo tam chyba nie jest powiedziane, że narrator jest autorem, porządkuje rzeczy po swojej zmarłej matce i to jest taki punkt wyjścia do różnych rozważań na temat jej życia, na temat pamięci i takich różnych rzeczy. Także bardzo, bardzo ciekawa rzecz i bardzo dobrze również napisana, tak więc biorę tutaj dalej rzeczy, których nie wyrzuciłam. Czemu chcę powiedzieć nie wychodziłam? Nie wiem. Dziewczyna z Konbini oraz Czerwień Lubinu, czyli bardzo dobra młodzieżówka, ale jednak znowu, Dziewczyna z Konbini to jest taka sama książka jak dorośli, to znaczy w momencie czytania nie byłam do niej aż tak w 100% przekonana, ale znowu, to jest książka, o której ja cały czas myślę, która, mimo że czytałam ją jakoś pod koniec chyba 2019 roku, to ona ciągle siedzi w mojej głowie, ciągle myślę o tym, jak ona jest skonstruowana i jest to bardzo oryginalna i bardzo dobra rzecz, która pokazuje wiele takich ważnych rzeczy, głównie to, jak, co się dzieje, gdy gdzieś tam nie spełniamy takich oczekiwań społeczeństwa wobec nas i gdy wyróżniamy się jednak, robimy coś niezgodnie z takim utartym schematem. No bardzo dobra książka i wydaje mi się, że też bardzo ważna. To jest świetna książka w ogóle na jakiś klub dyskusyjny. To jest książka, o której można rozmawiać naprawdę godzinami i wysnuwać z niej najróżniejsze wnioski. Dlatego mimo, że Czerwień Lubinu jest świetną młodzieżówką i można się przy niej naprawdę dobrze bawić, to jednak Dziewczyna z Konbini tutaj zdecydowanie wygrywa. Dobra, słuchajcie, to jest przedostatnia para już. I mamy tutaj Wielką Samotność, Christine Hanna oraz Ania na Uniwersytecie. No i tutaj, mimo że Wielka Samotność uważam, że była bardzo dobrą książką, bardzo podobał mi się klimat Alaski, świetnie były pokazane opisy przyrody tam, to jednak Ania na Uniwersytecie to jest mój ulubiony tom Ani z Zielonego Wzgórza, więc no, zostawiam sobie jednak Anię na Uniwersytecie. Ostatnia para, słuchajcie. Także już kończymy i przechodzimy do rundy drugiej z tymi najlepszymi z najlepszych. Lokatorka Whitefell Hall, czyli kolejny klasyk, który bardzo lubię, wiadomo, oraz Ania z Zielonego Wzgórza, czyli pierwszy tom Ani. No i ponieważ wzięłam już jedną Anię przed chwilką, Anię na Uniwersytecie, to tutaj sobie wezmę Lokatorkę Whitefell Hall, która jest moją chyba drugą ulubioną książek sióstr Bronte, zaraz właśnie po Jane Eyre. Tak więc Lokatorka Whitefell Hall przechodzi dalej. Okej, jestem z powrotem. Mam tutaj już tylko te losy, które przeszły do drugiej rundy, tak więc teraz z nich będziemy wybierać te najlepsze książki i będzie to ostatnia runda. Nie będę robić tak do momentu, aż zostanie mi tylko jedna książka, bo myślę, że ten film byłby za długi, ale zrobimy sobie jeszcze jedną rundę i zostanie nam kilka tych najlepszych z najlepszych książek. I pierwsza para tutaj to jest Saturnin Kuby Małeckiego oraz 27 śmierci Tobiego Obeda. I ponieważ wiem, że jest tam jeszcze rdza, to tylko i wyłącznie z tego powodu znowu przejdzie dalej 27 śmierci Tobiego Obeda. Dwie kolejne karteczki. Tutaj chyba wiem, co jest, bo tylko dwie książki napisałam na różowo i jedną już odrzuciłam w poprzedniej rundzie. Także tutaj jest Jesień, Ali Smith
i dzieci z Bullerpen. Nie, to jest katastrofa. To są tak dwie różne książki zupełnie i obie kocham, ale z bólem serca. Ale sentyment z dzieciństwa jest jednak sentymentem z dzieciństwa, więc dzieci z Bullerbyn przechodzą dalej. Kolejne dwie książki to jest Rydz Zakuby Małeckiego i ona prawdopodobnie przejdzie dalej i Do wszystkich chłopców, których kochałam. Mimo, że kocham tę trylogię, kocham Lara Jean, to jednak no, Rdza, wiecie jaki ja mam sentyment do tej książki. Rdza to jest Rdza i ona ma zawsze miejsce w moim serduszku, tak więc Rdza przechodzi dalej. Staram się to robić dosyć szybko i nie gadać za długo i nie zastanawiać za długo, bo jakbym się zaczęła nad tymi książkami i nad tymi wyborami zastanawiać zbyt długo, to myślę, że miałabym większy problem, więc staram się iść za taką pierwszą myślą, gdzieś tam, wiecie, takim pierwszym odczuciem. Kolejne dwie książki to Maybe Someday, Colleen Hoover i ta druga, Therese Bowman. I znowu dwie różne książki, młodzieżówka i taka bardziej poważna literatura, taka wydaje mi się troszkę ambitniejsza, ale no ta druga chyba, bo ta druga to znowu książka idealna do dyskusji na jakiś klub książki, tak jak mówiłam przy Dziewczynie z Kombini, ponieważ tam też jest dużo różnych wątków i jest to taka książka, jak dla mnie przynajmniej, wielowymiarowa. A Maybe Someday to jednak młodzieżówka, bardzo dobra, ale jednak wciąż młodzieżówka, więc no wybieram tutaj tę drugą. Okej, dalej mamy Jane Eyre. Oj, mam nadzieję, że to będzie coś, co łatwo będzie mi odrzucić. I Dziewczyna z Konbini. No nie jest łatwo, powiem wam, bo tak jak wspomniałam, Dziewczyna z Konbini zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie po czasie i ta książka utkwiła mi w głowie. Ale Jane Eyre to jest mój ulubieniec wszechczasów. To jest jedna z tych książek, które chyba też na zawsze będą gdzieś tam w moim sercu. I dlatego właśnie wybieram tutaj Jane Eyre. Kolejna para to Przyjaciel Sigrid Nunes i Matka wszystkich pytań Rebeki Zollnit. No i tu jest już troszkę łatwiej, bo no mimo, że jedna książka to jest znowu zbiór esejów, a druga to jest literatura piękna, to gdzieś tam można je może porównać, w sensie no nie można, ale bardziej ma to sens niż w przypadku na przykład klasyku i młodzieżówki. I tutaj wybiorę chyba jednak też Matkę wszystkich pytań właśnie Zollnit ze względu na to, jak ważna jest ta książka. Powtarzam się, ale no, taki jest mój argument za tym, żeby jednak wybrać tutaj Zollnit zamiast Sigrid Nunes, która jest również świetna i którą uwielbiam. Następna para to Ghicarella i Wierzyliśmy jak nikt. No i widzicie, o czym ja mówię? No właśnie. No ale tutaj też myślę, że taki pierwszy odruch to jest jednak Wierzyliśmy jak nikt. To jest taka znowu piękna, ponadczasowa powieść, która porusza mnóstwo ważnych tematów. Jest też znaczy, może nie do końca jest wielowątkowa, ale wiecie, ta akcja jest tak, że mamy i przeszłość, i teraźniejszość. No i to jest taka powieść przez duże P, a Ghicarella to jednak takie czytadełko trochę. I mimo, że się świetnie przy niej bawię i ją kocham i jest bliska mojemu sercu, to jednak Wierzyliśmy jak nikt jest bliższe mojemu sercu. Zostały nam już, słuchajcie, raz, dwa, trzy pary. Tak więc mamy podium. Trzecia od końca para to Ania na uniwersytecie i Złodziejka książek. Ups. Powiem tak, Anię na uniwersytecie czytałam dosyć niedawno i mimo, że kocham tę książkę, to jednak nie wiążę z niej gdzieś tam jakichś takich jeszcze tak we mnie, wiecie, nie odczekała, żeby ona została ze mną tak na lata i tak dalej, i tak dalej. Bardziej pierwszy tom Ani z Zielonego Wzgórza, bo jego znam od dziecka. Natomiast Złodziejka Książek to jest właśnie taka książka, która gdzieś tam kiedyś zawładnęła moim sercem i do tej pory, jak o niej myślę, to robi mi się tak cieplutko właśnie na serduszku. I to też jest książka, którą koniecznie muszę przeczytać ponownie, bo czytałam ją parę lat temu, ale Złodziejka Książek jednak tutaj, chociaż to jest bardzo, bardzo trudny wybór. Przedostatnia para to Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy oraz Wszystkie nasze obietnice, Colleen Hoover. Powiem wam, że tutaj może was zdziwić ten wybór, ale mimo tego, że uwielbiam rzeczy, których nie wyrzuciłem, to gdybym miała wybrać jedną książkę, której miałabym zrobić reread, a której nigdy więcej nie przeczytać, to z jakiegoś powodu chyba wolałabym przeczytać ponownie Wszystkie nasze obietnice. I to nie wynika z tego, że jedna książka jest lepsza od drugiej, bo znowu to są zupełnie inne książki i zupełnie jakby inny kaliber. Ale jednak Wszystkie nasze obietnice jest taka bardziej moja, taka bardziej, z którą mogę się utożsamić. Coś wybrać muszę, więc wybieram tak. I ostatnia para. Myszy i ludzie. O kurczę, mam nadzieję, że tutaj, już nie pamiętam co tu jest, ale mam nadzieję, że nic. I Lokatorka Whitefell Hall. Dobra, ponieważ
Obie te książki są gdzieś tam w moich takich ulubieńcach wszechczasów, ale mam tutaj już Jane Eyre ocaloną, więc mogę wyrzucić lokatorkę Whitehall Hall i zatrzymać Myszy i Ludzi, czyli jedną z moich ukochanych książek, o której dużo mówię, ale bardzo ją lubię naprawdę i uważam, że mimo takiej malutkiej objętości, bo ta książka ma tam 100 parę stron, jest naprawdę pełna takich ważnych treści i mam mnóstwo rzeczy, które można z niej wynieść. Tak więc Myszy i Ludzie, przechodzi dalej. No dobrze, i tak jak wspomniałam, nie będziemy już robić takiej rundy aż do momentu, kiedy zostanie mi tylko jedna książka, ale zobaczymy teraz, jakie książki zostały tutaj w tej ostatecznej, finalnej rundzie. To znaczy, nie będziemy już ich eliminować, ale po prostu zobaczymy, co przeszło do takich moich ulubieńców. Chociaż wiecie, to niekoniecznie znaczy, że to są akurat te książki naj, ponieważ gdyby któraś z tych książek, które odrzuciłam, wypadła w parze z jakąś inną, to one właśnie by zostały. Ale wśród tych najlepszych z najlepszych mamy Matkę Wszystkich Pytań, Myszy i Ludzie, 27 śmierci Tobiego Obeda, Złodziejka Książek, ta druga, Rdza, Dzieci z Bullerbyn, Jane Eyre, Wszystkie nasze obietnice, chociaż widzicie, ja na przykład tutaj wolałabym, żeby było to Maybe Someday, ale ponieważ Maybe Someday było w parze z czymś innym, co wolałam wybrać, no to go tutaj nie ma. I ostatnia książka, To wierzyliśmy jak nikt. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Wiem, że ten film cieszy się dużą popularnością, tak więc mam nadzieję, że i w moim wykonaniu przypadł Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, czy wiedzieliście, jakie książki wybiorę, albo czy czymś Was zaskoczyłam. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie mnie na tyle i mój gust czytelniczy po moim kanale na tyle, żeby to gdzieś tam ocenić. Tak więc czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!